Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jest to nie kto inny jak Michał Pazdan, wersja Team of the Season, które weszło dokładnie godzinę i 4 minuty temu do Ultimate Team. Nie jest on może zbyt drogi, bo on chodzi praktycznie po cenie Quixelu tak naprawdę, jeśli się nie mylę. Tak, 20880, także jak widzicie, wygórowana cena. I jak możecie domyślić się po tytule, postawiłem go gdzie? Na napad, oczywiście, że na napad. Wiem, że tu nie ma pełnego zgrania, jestem tego w 100% świadom, ale nic więcej nie wycisnę, bo jak sami widzicie, moje konto zostało totalnie wyczyszczone z końców. Także, jeżeli film się spodoba, zostaw łapkę w górę i spróbujmy wbić 87 łapek dla Pazdana. Na napastniku zagramy sobie oczywiście mecze towarzyskie, dlatego, że WCZ nadal trwa. Więc raczej WCZ nie będę nim grał, ponieważ jest to troszeczkę nierozważne, bym powiedział. Także myślę, że możemy zaczynać, zagramy sobie 3 mecze Pazdanem na napadzie. I zobaczymy, jak to się ułoży. Startujemy! No i mamy pierwsze spotkanie na dzisiaj. I z czym zmierzy się Pazdan? O kurde, dobra. Premiero Ligo, Ligą Włoską z Man of the Matchem z Leicester, który nie wiem, co tutaj robi, ale okej. O Jezu, dobrze. Michał Pazdan, świetne zejście. Pazdan. Moment, fake shot, dobrze. Michał Pazdan chyba jest lewonożny. Zgaduję po tym, że musiał zejść na lewą nogę, zaraz sprawdzę. Naprawdę nie wiem, jaką nogę ma lepszą Pazdan, dlatego pozwólcie, że zaraz sobie ją sprawdzę. Prawa. Aha, dobra, schodzę nim na prawą nogę. Uderzę lewą. Dobra, Michał Pazdan, spróbujmy zrobić jakiś skill run dla ubogich, nie wiem, co jest w ogóle możliwe, ale spróbujmy. Pogba teraz spróbuje dojść do Pazdana, moment. O tak, to jest to, Michał Pazdan. Pazdan, co zrobi? Paz! A tymczasem Mertens, nie! O Jezus Maria, to jest gol. To jest... Dobra. Michał Faul! To jest faul! Dokładnie, dobra, mam pomysł. Ja tutaj mam pomysł. Damy wykonać wolnego Pazdanowi, ale z małym takim... pstryczkiem, uwaga. Uderz, Pazdan. Ale jest podanie! Tak miało być! Tak już nie miało być, okej. Michał Pazdan, czy coś tutaj zrobi? Atakuje go Pogba, ale on jest niewzruszony. Pazdan jest wzruszony. Genialnie wywalczony rzut wolny. Po raz kolejny dałbym wykonać Pazdanowi, ale... ale lepiej nie, dlatego postanowimy, że... zrobimy tak jeszcze raz. Ale... żartowałem. Pazdan, dobra, wywalczony rzut rożny. Pazdan, fantastyczne przyjęcie piłki, spróbuj może uderzyć Michał Pazdan, no dobra, nie spodziewałem się raczej innego obrotu spraw, bo raczej longshoty nie będą domeną Pazdana. Szwoch! Pazdan! Pazdan, co za zejście, Michał Pazdan! Co zrobił Michał Pazdan? O Boże drogi! Co tu się właśnie stało? Ale zejście, ten ball roll był po prostu perfekcyjny. Co za uderzenie, o kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem. Michał Pazdan z pierwszym golem, ale jakim golem, też warto podkreślić. 1-1. Strzał. Dobra. Oj, niebezpiecznie, musi teraz wracać Smalling. Oj, to może być 2-1. Jeszcze zdabujesz, tak? Taki jesteś cwany. Pazdan, co robi Michał Pazdan? Tam, dziękuję. Pyk. Tak, jest Michał Pazdan. O, skill run, to był skill run. Przepraszam bardzo, ale to był skill run. Pazdan, to jest to. Lobem. Nie, co jest... byłem pewien, że on wyjdzie z bramki. Kurde, szkoda, bo to była szansa na hat-tricka. Teraz naprawdę moja wina to była. Przepraszam bardzo, ale to była naprawdę moja wina. Oj, to się może zemścić. Teraz on może mnie zlobować. Albo strzelić bramkę po długim. Okej, to może być raczej gwóźdź do trumny, chyba że sąd tego nie wykorzysta. 4-2, naprawdę. Ze składem, który mam, ciężko będzie wygrać jakikolwiek mecz dzisiaj, no ale głównie chodzi o zagranie sobie Pazdanem, ale no... jest mały niedosyt, bo była w sumie szansa, żeby coś mimo wszystko ugrać. No ale okej, no nie będę wymagał nie wiadomo czego. Co? What the fuck? Co? Molin, który jest srebrną kartą, właśnie uderzył taki strzał.
Okej, 4-3, wszystkie bramki dla nas strzeli dzisiaj zawodnicy Legii Warszawa, co jest dziwne, ale okej. Son, no ja pierdzielę, skąd on znajduje miejsce na takie uderzenia, naprawdę, bo Son się nazywa, ciągle znajduje miejsce i jak oddaje strzał, to po prostu zawsze wpada, naprawdę, no, niesamowite to jest. Koniec pierwszego spotkania i mimo, że przegraliśmy, to naprawdę fantastyczny mecz w wykonaniu Pazdana. Dwie bramki, z czego jedna była... To jest właśnie ta bramka, no... Przepraszam bardzo, ale to było idealne uderzenie, tak, okej? 5-3, ale jeszcze raz powiem, Mulin zawodnikiem najlepszym w naszym zespole. Dobra, dziwne, ale nie będę kwestionował. Dobra, to lecimy dalej. Ja już tylko coś zjem, bo nie chcę, żeby burczało na nagraniu, także dajcie mi chwilę. Zaraz będziemy przy drugim meczu. No, także małe cięcie. No i mamy drugie spotkanie na dzisiaj i mamy tym razem, proszę bardzo, 3-4-3, dosyć niespotykana formacja. Martial, genialne zejście w pole karne. Michał Batland, no jakim prawem to zostało obronione? Dobra, to jeszcze nie koniec. Martial, tak jest. Świetne zejście w pole karne. Może jeszcze Luke Shaw, jednak nie. Michał Pazdan, fantastyczne zagranie, Martial, to może być asysta Pazdana. Martial sam, on to musi wykończyć. Martial, 1-0, Pazdan z asystą, także damy mu, czy się pocieszyć z Pazdanem. Ta piąteczka przebita, a co? Genialne zagranie, bo w sumie Martial w ogóle był niekryty tutaj. No i bez żadnych problemów w końcu to Martial, tak. Martial nie takie rzeczy już wykorzystuje, także 1-0. Michał Pazdan, fantastyczne zagranie teraz. Szwoch, dawaj, Pazdan, dobra, zagrajmy. Świetnie ograł Smolinka, Pazdan. Lewa, Batland, dobra, no ładna obrona. Pazdan, aż teraz ograł Smolinga. Pazdan. Jezu, już to w bramce widziałem. Jak to nie wpadło? Naprawdę, znaczy wiem, że to jest Pazdan. No nie będę tutaj wymagał nie wiadomo czego. Ale kurde, no. Dobra, znowu świetnie ograny Smoling. Pazdan, ależ poprzeczka, no jakim prawem, no. Dośrodkowanie, cyk, no i... Dobra, to może Szwoch. O Jezu, nie. Kurde, no ładna akcja teraz w wykonaniu większości Polaków. Ale nic, nic z tego nie wyszło. O, niebezpiecznie, Aju. I show. Jednak nie, fuck. Dobrze, Martial będzie chyba jedna z ostatnich piłek do Pazdana. Wiem, że on nie ma już może siły. Pazdan, tak jest. Michał, musisz! Jedną bramkę dzisiaj! Co?! No i... Martial, lewe skrzydło, Martial! Zagranie! Michał! No nareszcie Pazdan strzelił w tym meczu, bo serio, należało mu się serio. Mimo, że nie potrafił wykończyć większości akcji, to tutaj no po prostu musiał strzelić tę bramkę. No i tym razem Martial asystował, także mała zmiana, bo wcześniej to Pazdan asystował Martialowi, a teraz Martial asystuje Pazdanowi? Nie, teraz Dobra, wiecie, o co chodzi. Troszkę słabszy mecz Pazdana, jakby nie patrzeć nic ten poprzedni, na pewno, bo sporo miał okazji w tym meczu. Ale okej, no ma bramkę, ma asystę, także nie powiem wam, nie ma tragedii. No i lecimy do ostatniego spotkania na dzisiaj. W takim razie mamy ostatniego przeciwnika na dzisiaj i tym razem Batland, który ma atrybuty dodane. Jest też Musa, także będzie na pewno bardzo zabawny. Mulin, zobaczmy, tylko gdzie jest Pazdan, no właśnie, że zaczekajmy na niego. Ależ podanie! Pazdan! No jak? No czy... Co? No what the fuck? Poprzeczka i słupek przy jednym uderzeniu. No to była akcja marzenie przecież. Podanie Mulina piętką. Idealny strzał Pazdana, no i poprzeczko słupek. No naprawdę, no bardziej chamsko się chyba nie dało w tym momencie, nie? Szwok, zagranie do Pazdana. Pazdan! Musisz! Tak jest! Kolejna bramka Michała Pazdana w dzisiejszym odcinku. Która to jest w ogóle dzisiaj? Czwarta? Dobrze liczę? Chyba czwarta mi się wydaje. Napiszcie mi, ile strzelił gol dzisiaj Pazdan w ogóle, to nie wiem, to dam wam lizaka, albo cukierka, albo nawet ciastko mogę wam dać. Do wyboru. Easy. 2-0. Martial, nie wiem czy Pazdan, znaczy Pazdan z tego co pamiętam, wyprowadził akcję z naszego pola karnego, także mały udział miał w tej akcji bramkowej, więc mamy 2-0. Pazdan. Michał! Co się dzieje z tym Pazdanem? To była genialna akcja. Najpierw Szwoch, idealny dribbling. I Pazdan. Mój Boże.
Wow, po prostu wow. Bezpiecznie, Jezus, oj. Okej, okay, mamy cię do jednego. Okej, okay. Zagranie do Pazdana, który praktycznie nie ma już kondycji. Ale dobre, świetne zejście, leć Pazdan. O, ale teraz został sam, musi. Dobra, nie, ja to sam będę uderzał. Sorry, chłopaki. Ale to jest gol Pazdana, co prawda od słupka. No, troszkę pomógł ten słupek, ale to jest gol. Halo, to jest gol, ja tutaj niczego nie wykluczam, 4-2. Kolejna bramka Pazdana w dzisiejszym odcinku. Leć Batland, leć. Dobra. To było niezrozumiałe, ale okej, okay, dobra. Why not? Koniec, moi drodzy, koniec tego spotkania. Wynik, o Jezu, jaki był wynik teraz, powiedzcie mi, 4-3 z tego co pamiętam, ale już zapomniałem, jaki był wynik. Pazdan zawodnikiem meczu, hat-trick w ogóle. Teraz zauważyłem, że to jest hat-trick Pazdana. Także no, to był bardzo dobry odcinek w jego wykonaniu, trzeba to po prostu przyznać. Także to tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się naturalnie spodobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zostaw suba, żeby nie przegapić tego typu materiałów. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.